Klip. Muszę się napić wódki z Biedronki, to lecimy do sklepu. Dawaj wódę albo wpierdol. Nie ma płacenia, nie ma chrania, dotarło penale, jo, a ruchałeś dzisiaj starą? Kurwa chyba twoją, wiesz, ja wczoraj włożyłem twojej starej chuja do oka, a później zakopałem w piaskownicy i chciałem zobaczyć, czy wróciła do domu. I co za tkao brązowe kakao? Jak nie ma wody, to ja lecę dalej. Kurwa, co to za sklep, w którym nawet nie mają wódki z Biedronki, przecież Biedronka najlepsza. O, to centrum handlowe ma nawet drugie piętro, oblukamy. Bo kurwa, kibole, ciekawe co tutaj robią, zagadamy, zobaczymy. Dzień dobry panom, o kurwa, patrzcie chłopaki, jaki zjeb, kolego Polonia czy Zawisza, ale ja nie wiem, o czym pan mówi. Dobrze kurwa, wiesz, i mi tu nie pierdol, tylko mów Polonia czy Zawisza, to ja się chyba pożegnam. Wacław, nie daj gnojowi spierdolić. Kurwa, cienki nawet się nie stawia, a masz i spierdalaj na mecz kurwa. Lepiej dam nogę, bo wstanie i mi wpierdoli, a to może zaboleć. Powracając do mojego zadania, może tu się czegoś ciekawego dowiem na temat tego gangu. Przepraszam bardzo, czy to jest kurwista kuźnia? Nie, tylko kurwiąca twoja stara, kurwa tak, co za głupie pytanie. Wiem co teraz zrobię, pójdę do mojego kumpla Diego, on mi przekaże najświeższe informacje, gdzie mogę znaleźć dobrego informatora na tym pierdolonym zadupiu. Siema Pało. Kurwa, dawno w pierdal nie dostałeś, ale tak poza tematem, to co cię sprowadzę w te strony chuju, może wstaniesz, lepiej się nam będzie rozmawiać, a poza tym to tak na siedząco wygląda, jakbyś mi chciał do japy wziąć mojego fajfuska. No, teraz lepiej. No, co chcesz wiedzieć? Gdzie tu kurwa można znaleźć dobrego informatora, bo jeden mi spierdolił. Słuchaj, najlepszym informatorem w tej nawazelinowanej dziurze jest wrzód, tylko nie myśl sobie go teraz budzić. Jak go obudzisz, to ci od razu włoży chuja do gęby i nie zdążysz spierdolić, więc lepiej pójdź do niego rano. A gdzie go można znaleźć, ziomuś, druga chata od torusa na lewo. Trafisz, czy cię zaprowadzić tam za rączkę? Trafię, nie bój pajacu żaby. Ekhem, to ty jesteś ten wrzód, najlepszy informator w starym obozie? Tak to ja, zapewne powiedział ci o tym Diego. Jak będziesz jeszcze u niego, to przekaż ode mnie wiadomość. Nie pracuję w Poczcie Polskiej, więc listonoszem nie jestem KPW, a informacje o Zenku z gangu kopaczy chcesz zapewne dostać. No ale, żadnych kurwa ale. Albo zaniesiesz informację do Diego, albo moją pomoc chuj strzeli. Ale do chuja pana, skąd ty wiesz, co ja chcę wiedzieć? Taka jest moja zasrana robota, wiedzieć to, czego inni nie wiedzą, i wiedzieć to, co inni chcą wiedzieć. Wiesz, ja z innych przeróbek z YouTube'a dowiedziałem się, że jesteś niewyżytym pedałem, który gwałci wszystko, co się rusza i ma odbyt. No bo tak jest, Diego ci mówił, jaki mam cennik za usługi informatora? Nie. Za pierwszą informację bierzesz do japy, za drugą schylasz się po mydełkofa, za trzecią bierzesz na dwa baty ode mnie i mojego syna. No a żeby się interes dobrze kręcił, to czwartą informację masz gratis. Jak spotkam Diego, to przekażę twoją pierdoloną wiadomość, a później zajebę gnoja. Ok, spoko. Ale tak poza tematem Zenka, to daj mi tę wiadomość, żebym mógł ją zanieść temu pierdolonemu pojebowi.
Masz tylko uważaj, żeby nie wpadła w niepowołane ręce. Jeśli ją zgubisz, to zgubię swojego chuja w twoich ustach. Dobra, to co możesz mi powiedzieć o Zenku i jego całym gangu? Po pierwsze, zazwyczaj spotykają się niedaleko kurwistej kuźni. Po drugie, na prawo od głównej bramy mają swoją melinę. Po trzecie, żeby było ci łatwiej podsłuchiwać co oni tam pierdolą, to razem z twoim mistrzem wynajęliśmy ci chatę bardzo blisko ich meliny i niedaleko owej kuźni. Dobra, dzięki za informację, a teraz Altairek, mówi papa. Wracaj tu zjebie, nie zapłaciłeś w naturze. Pedał, pedał goni. Panowie, nie chcielibyście trochę zarobić? To zależy, co mamy zrobić. Zaraz będzie tu przebiegała taka męska kurwa w brązowej koszuleczce i wasz quest polega na zajebaniu skurwysyna i zakopanie najlepiej w piaskownicy, bo tam go nikt nie znajdzie. Nie no, spoko, żeby kogoś zajebać, to nawet możemy to zrobić bezinteresownie. Dzięki, panowie, to ja se na ławeczkę pierdolnę i popatrzę z daleka. Policja, nie zapłaciłeś za informację, policja, policja. Kurwa, następny, który mi spierdolił, a taki ładny był, z chęcią bym mu zrobił cuwęczkę na podłodze. Ała. Proszę pana, mission complete.